Nazywam się Jacek Łazuka. Jestem ekspertem do spraw termoizolacji w firmie Balex Metal. Zarówno na forach internetowych, jak i drogą telefoniczną otrzymujemy od Państwa bardzo dużo zapytań o możliwości łączenia różnych materiałów termoizolacyjnych. Dlatego w tym odcinku zajmiemy się dokładnie tą tematyką, możliwością łączenia Termano z innymi termoizolatorami o bardzo zróżnicowanych właściwościach w dachu skośnym. W naszej strefie klimatycznej powinniśmy izolować budynki od zewnątrz. To, co od zawsze robimy na ścianach, to znaczy montujemy termoizolację od strony zewnętrznej, to samo powinniśmy robić na dachu, montować termoizolację nakrokwiowo. Przy użyciu dotychczas stosowanych materiałów było to niemożliwe, a co najmniej mocno utrudnione. Dopiero pojawienie się Termano, czyli płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej, pozwala na montaż nakrokwiowy. Przypomnę budowę dachu skośnego. Na krokwiach układamy Termano jako warstwę termoizolacji nakrokwiowej. Wszystkie styki zaklejamy taśmą aluminiową. Na Termano układamy membranę paroprzepuszczalną jako zabezpieczenie przed skroplinami, które zawsze się pojawiają pod pokryciem dachowym, czy blaszanym, czy ceramicznym. Następnie kontrłaty mocowane długimi wkrętami poprzez Termano do krokwi i łaty jako element konstrukcyjny nośny pod pokrycie dachowe. Za mną znajduje się model więźby dachowej docieplonej nakrokwiowo przy użyciu płyt Termano. Zwykle poddasze wykańczane jest przy pomocy płyt gipsowo-kartonowych bądź boazerii montowanych tutaj podkrokwiowo. Natomiast ta przestrzeń międzykrokwiowa, to jest to miejsce, gdzie możemy uzupełnić termoizolację innym materiałem termoizolacyjnym. Cóż mamy do dyspozycji? Może być równie dobrze Termano, styropian, jak i wełna mineralna bądź szklana. W kolejnych odcinkach pokażemy szczegóły, jak to zrobić, żeby nasz dach był ciepły i bezpieczny. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i do oglądania kolejnych odcinków.